cześć, Serena Mi-chan i witam Cię, kochane Krzynko, w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj jeden z najbardziej bezsensownych odcinków, który wniesie w Twoje życie tyle, że ewentualnie zaszufladkuje Cię w jedną z dwóch grupek, bądź ewentualnie stwierdzisz, że zostawiona tutaj subskrypcja to jeden z największych błędów Twojego życia. A oto kategorie, na które zostaniecie podzieleni. Madafak, co to było? Czy my przypadkiem nie jesteśmy zaginionym rodzeństwem, które po porodzie w szpitalu zostało okrutnie zamienione i podarowane innym matkom? Ewidentnie zachowujemy się tak samo. A więc, żeby nie przedłużać, to zaczynamy! Opowiem Wam dzisiaj o 19 obrzydliwych rzeczy, które sama robię. I naprawdę z całego serca przepraszam za skażenie naszego idealnego influencerskiego świata, w którym każdy codziennie pije zdrowy koktajl z jarmużu i nie robi kupy. Tym, z czym dzisiaj się z Wami podzielę. Ale jeszcze zanim zaczniemy, prosiłabym Was o zostawienie subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ponieważ już tak niewiele brakuje nam do 700 tysięcy. Jest to magiczna liczba, którą musimy przekroczyć, żeby zobaczyć jednorożce, ponieważ one cały czas są w naszym życiu, tylko akurat kiedy patrzymy, zarzucają na siebie peleryny niewidki. Słuchajcie, zrobimy sobie ranking obrzydliwości, zapisujcie, które punkty pokrywają się z Waszym zachowaniem i na sam koniec odcinka dajcie znać, co Wam wyszło. Pierwsza obrzydliwa rzecz, powiedziałabym, że jest totalnym klasykiem, do którego już się przyznałam, ale nie uważam, żeby była ona jakimś performersem, który należy naśladować, i jest to sikanie pod prysznicem. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale nawet jeżeli załatwię się przed wzięciem kąpieli, to przez to, że ta gorąca woda na mnie leci, od razu chce mi się siku. Ale tak właśnie sobie myślę, że to jest nawet ekologiczne, bo spłukiwanie wody w toalecie zużywa więcej litrów niż takie spłukanie wodą z prysznica. A tak naprawdę po prostu próbuję usprawiedliwić swoje lenistwo, że nie chce mi się wyjść z wanny, wytrzeć się i pójść do toalety, no ale... Druga rzecz to piję z tego samego kubka po kilkanaście razy. I ja tutaj nie mówię o piciu wody, bo to jest moim zdaniem kompletnie normalne, bo woda to woda, nie brudzi za bardzo, nie zostawia osadła, nic z tych rzeczy. Tylko ja mówię tutaj o tym, że piję herbatę, kawę, sok, cokolwiek, energola, w tym samym kubku, nie myjąc go. I to jest w sumie trochę ble, ponieważ tu zostawia jakiś osad i na przykład masz osad po herbacie, a potem w to wlewasz kawę, zostaje ci troszeczkę kawy na dnie, a to zalewasz sokiem pomarańczowym, ale dla mnie już jest to po prostu tak basicowe, ponieważ ja mnóstwo czasu spędzam przy komputerze i nie chcę się wyciągać nowego kubka, tylko po prostu dolewam sobie kolejne picie do tego jednego kubka, ponieważ ja mam taki duży kubek, który ma 700 ponad mililitrów, tak ile liczba subskrybentów, których powinno być tutaj na moim kanale. I w sumie jak ja do kogoś idę i ktoś mi daje inny kubek do kawy albo czegoś, to ja mam takie what the fuck, dlaczego nie nalejesz mi do tego samego kubka? Dla mnie to już jest po prostu tak wryte, że to jest normalne, że dziwią mnie ludzie, którzy tak nie robią. Poza tym wtedy jest mniej zmywania. A moja zmywarka ostatnio lubi się rozpierdzielać. Mam okresowe majtki. Dobra dziewczyny, niech rzuci kamieniem ta, której nigdy nie przeciekła podpaska i nie uplemiły sobie majtek. Jestem przekonana, że każda z nas miała taki incydent, a nawet jeżeli nie, nie chcę ci psuć idealnej wizji miesiączki, ale to się wydarzy. Ja mam z 4-5 par majtek, które po prostu uwaliłam krwią, że tak powiem, i one się nie doprały. Mają takie po prostu brzydkie plamy. Ja ich nie wyrzucam, tylko używam je właśnie, kiedy mam miesiączkę. Wydaje mi się to nawet takie nie do końca głupie rozwiązanie, ponieważ są to czyste majtki, tylko wiadomo, że krew tak mocno pigmentuje, że nie zawsze jesteśmy w stanie ją zmyć, tym bardziej, jeżeli nie zareagujemy od razu, bo jeżeli chcemy zmyć krew okresową, to naprawdę trzeba to zrobić od razu, pod zimną wodę, potem do pralki, odplamiacz, ble, 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 wybielacz, cokolwiek, ale i tak bardzo często te plamy po prostu zostają. I takim sposobem nie niszczę sobie po prostu kolejnej bielizny i mam w świadomości to, że nawet jeżeli znowu się poplamią, to nie będę tego żałować. Gole nogi tam, gdzie jest to widoczne, bądź zakładam rajstopy. Oczywiście, kiedy jest lato, kiedy jest gorąco, noszę krótkie spodenki i wtedy angażuję całą swoją energię i cierpliwość, żeby ogolić całe nogi. Natomiast kiedy jest zima i noszę raczej długie spodnie, to maszynkę uruchamiam tylko i wyłącznie w miejscach,
które są widoczne. Na przykład, kiedy mam spodnie z dziurami na kolanach, to ogolę sobie kolana, bo są troszeczkę widoczne kostki, no to ogolę sobie kostki. Jedynym minusem tego wszystkiego jest to, że później zastanawiam się, kiedy będę musiała odpalić kosiarkę, żeby zgolić całą resztę. Ewentualnie, kiedy jestem leniwa, poziom hard, zakładam po prostu rajstopy i wtedy mam świadomość, że nikt mi nie zarzuci, że nie dbam o siebie. Myję się co 2-3 dni. Wiem, to brzmi okropnie, ale to nie jest tak, że cały czas tak robię. Po prostu nie zawsze mam ochotę na 20-etapową pielęgnację twarzy, ciała, skóry, bla bla bla. I czasami mam takie lazy day, kiedy na przykład cały dzień leżę sobie w łóżku, oglądam seriale, gram w gry albo czytam książki i naprawdę nie robię nic takiego męczącego, więc się ani jakoś wielce nie brudzę, ani się jakoś super nie pocę. Zresztą ja raczej nie pocę się jakoś dużo, chyba że na treningach. Albo czuję się jakoś tak słabiej, czy to fizycznie, czy to psychicznie i po prostu nie chcę mi się iść wykąpać. I wtedy zdarza mi się na przykład nie kąpać 2 dni, albo na przykład kiedy jestem chora i naprawdę leżę w łóżku cały czas pod kołdrą, na lekach, z gorączką, wtedy naprawdę potrafię się nie kąpać nawet 3 dni. Ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że zdaję sobie sprawę, że jestem jakby sama w domu, nikt do mnie nie przyjdzie, nie muszę być wystrojona OL, a wy przez ekran ewentualnie nie poczujecie przykrego zapachu. Noszę kilka razy ten sam ciuch. Nie wydaje mi się to być jakieś giga obrzydliwe, ale zdaję sobie sprawę z tego, że mnóstwo ludzi, na przykład mój chłopak, ma tak, że założy coś raz i od razu wrzuca to do prania. A ja na przykład kompletnie tego nie rozumiem i nie widzę sensu, bo jeżeli nie przepocę danego ciuchu, jeżeli go nie pobrudzę, to nie uważam, że od razu trzeba go czyścić, szorować i prać. Kiedyś miałam tak, że absolutnie każdego dnia muszę założyć coś innego, bo jeżeli ludzie zauważą, że noszę to samo, to stwierdzą, że jest ze mną coś nie tak. A teraz chyba możecie zauważyć to po Instastory na przykład, gdzie jestem codziennie, że potrafię 2 albo 3 dni chodzić w tym samym zestawie ubrań. I wynika to z tego, że po prostu dobrze się w nich czuję, są czyste i nie widzę w tym nic takiego. Kiedy siedzę przed komputerem albo telewizorem, bardzo często mam rękę w spodniach albo staniku. Nie wiem, czy ma to jakikolwiek sens, ale jest mi po prostu tak wygodnie. To jest chyba troszeczkę tak jak z tymi uchwytami w samochodzie, wiecie, tymi tam do góry, że to się trzyma i macie być wygodnie. Chociaż ja nie rozumiem tego, bo w życiu tego nie robiłam, bo moim zdaniem to jest tak turbo męczące i nie rozumiem ludzi, którzy uważają, że to ma jakiś sens. Ale ja tak mam, trzymając rękę w staniku albo spodniach, nie wiem, jest taka jakaś mniej unieruchomiona, jest mi tam ciepło, jest mi tam wygodnie. Zdaję sobie sprawę, że może to troszeczkę wyglądać jak zdjęcia Leksia wysyłane do różnych dziewczyn, ale robię to naprawdę, kiedy jestem sama albo w takim close society, wiecie, w takim bliskim towarzystwie. I chyba nie ma się tutaj już nad czym rozwodzić. Rozwieść to ewentualnie możecie się z moim kanałem po tym odcinku. Zjadam suchą skórkę z ust. W okresie jesienno-zimowym mam okropny problem z suchością ust i naprawdę wszelkie balsamy, nawet takie apteczne, na mnie nie działają. Dają mi efekt na 2-3 godziny i potem po prostu mam tak popękane usta, że wręcz leci mi krew. A ja nerwowo mam takie tiki, że skubię skórki. Czy to przy paznokciach, czy to przy ustach. I zębami bardzo często obgryzam skórki i zamiast je wyrzucić, to je zjadam. Zawsze mi wtedy łapie rozkmina, czy to jest zgodne z tym, że jestem wegetarianką. Ale to w sumie jestem jakby ja, to jest część mnie i ta część mnie zostaje we mnie, czyli jakby nic się nie zmieniło. Bo będzie najbardziej abstrakcyjne zdanie, ale słuchajcie, dla mnie sucha skórka, taka z ust, smakuje jak opłatek. Ja naprawdę lubię ten smak. To mnie jakoś tak uspokaja, nawet jeżeli dogryzam się do krwi. Jest to okropne, ale tików nerwowych się nie wybiera. Używam maszynki do golenia mojego chłopaka. Poziom higieny level 0. Jak będę miała jakąś kampanię beauty albo self-care, to stwierdzicie, że jestem nieautentyczna. Absolutnie wiem, że nie powinno się tak robić, ponieważ są to bakterie, może wejść jakieś zakażenie, może wejść jakaś choroba. Co ja mogę poradzić w tym, że mój chłopak ma zawsze więcej maszynek, które są bardziej ostre niż ja. Ja zawsze mam jakąś taką jedną maszynkę, którą używam milion razy i ona się po prostu robi tępa i zamiast ją wyrzucić, to ją zostawiam i sobie myślę, o, mam maszynkę, po czym zaczynam się golić i patrzę, że ona nic nie tnie. Więc sięgam wtedy po maszynkę mojego chłopaka, no ponieważ wydaje mi się, że faceci po prostu mają tych maszynek zawsze więcej, jeżeli się golą, a mój chłopak się goli, więc po prostu zawsze mu podkradam, nawet jeżeli on tej maszynki używał i mam jakby wyrąbane, tak samo jak na przykład z myciem zębów potrafię użyć jego szczoteczki, bo wydaje mi się, że jeżeli się całujemy, to
i tak jest tam ta sama ślina. Ale opowiem wam o czymś znacznie gorszym. Kiedyś byłam na notce u mojej koleżanki i zauważyłam, że powinnam się ogolić. Ale wydaje mi się, że maszynka jest ostatnią rzeczą, o której człowiek myśli idąc na nockę do kąpeli. Więc stwierdziłam, że pożyczy jej maszynkę. No i się ogoliłam i powiedziałam: słuchaj stara, sorry, ale pożyczyłam twoją maszynkę. A ona tak na mnie patrzy, że jaką maszynkę? Ona wczoraj wyrzuciła ostatnią i musi kupić. Poszłyśmy razem do toalety i pokazałam jej którą. I okazało się, że była to maszynka jej ojca. No, tego dnia jak go widziałam, czułam takiego cringe'a i cały czas uciekałam wzrokiem. Wiedziałam, że on o tym nie wie, ale ja czułam się naprawdę dziwnie. Puszczam bąki przy swoim chłopaku. Wiem, że istnieje przeświadczenie, że dziewczyny nie mają gazów, a tym bardziej nie robią kupy. Ale ja naprawdę mam jakiś problem z żołądkiem i jelitami i tych gazów naprawdę mam bardzo dużo. I tak jak na początku związku, kiedy czułam, że muszę wyjść, muszę się ulotnić, żeby się ulotnić, tak teraz po 5 latach jest to okropne, ale naprawdę robimy zawody, kto bardziej i kto głośniej i kto bardziej wyperfumowane. Ja naprawdę nie wiem, co wy pomyślicie sobie o mnie po tym odcinku. Powiedziałabym nawet, że mój chłopak coraz częściej jest mną bardziej zażenowany niż sobą, ponieważ ja robię to częściej niż on. Wyciskałam krosty i pryszcze. Wiem. Słyszałam milion razy od specjalistów, od dermatologów, od różnych ludzi, którzy zajmują się skórą, jej zdrowiem i tak dalej, że tego nie wolno robić tym sposobem, tylko i wyłącznie wciskamy to zanieczyszczenie jeszcze głębiej lub zostawiamy skóry. Blizny, lub też rozprzestrzeniamy to zanieczyszczenie po twarzy dalej. Przez to w efekcie krost może być więcej, ale ja po prostu uwielbiam wyduszać syfy. To jest dla mnie tak cudowna rzecz, tym bardziej kiedy ten krostek, ten taki syfek ma dużo tego białego i mogę tak nadusić i on wydać dźwięk. Boże, jak mnie to jara! W dodatku ze swojego fake konta obserwuję konta, na których wydusza się pryszcze i lubię to oglądać. Nie wiem czemu, ale naprawdę mnie to fascynuje. Jest tak uspokajające i satysfakcjonujące, że po prostu sprawdzam, jak dużą kupę udało mi się zrobić. Ten schemat wyrobił mi się kilka lat temu po dość sporym incydencie. Było to w pierwszej liceum. Byłam w szkole i w pewnym momencie poczułam taki okropny ucisk, taki ból, że no wręcz nie mogłam chodzić. Czułam takie kłucie, że poszłam do pielęgniarki, ona dała mi leki, ale to nie podziałało. Powiedziałabym, że czułam się jeszcze gorzej, więc zostałam zwolniona do domu, dotarłam jakoś do tego domu, pomimo tego, że po prostu kulałam z bólu i wręcz płakałam idąc. I koło godziny 17-18 ja już po prostu wyłam, ja się nie mogłam ruszyć, nie mogłam wstać z łóżka i moja mama stwierdziła, że jedziemy do szpitala, no bo to jest nienormalne. Okazało się, że miałam podejrzenie wyrostka robaczkowego i byłam już przekonana, że zostaję w szpitalu, będzie wycinany, no i koniec ze mną! Czekaliśmy w szpitalu jakieś 2 godziny, aż w końcu mnie przyjęli, wziął mnie chirurg, zaczął tutaj dotykać i w ogóle ja po prostu piszczę z bólu. Nagle padło, że jednak nie jest to wyrostek robaczkowy, tylko słuchajcie, miałam tak zapchane jelita kałem, że tam już nie było miejsca na kolejne trawione jedzenie. I wtedy padło pytanie, kiedy ostatni raz byłam w toalecie. I słuchajcie, wiem, że wydaje się to być niemożliwe, ale tak działał wtedy mój bardzo rozregulowany organizm. Nie byłam w toalecie 2,5 tygodnia, więc całe jedzenie z ponad 2 tygodni zgromadziło mi się w jelitach, całe jelita po prostu mi zawaliło i okazało się, że musiałam mieć lewatywę. Polega to na tym, że wlewa się wodę ze specjalną substancją do odbytnicy i jest to okropne, najgorsze uczucie, jakie po prostu w życiu miałam. Potem siedzisz przez godzinę na kiblu i po prostu leci z ciebie woda ze wszystkimi zanieczyszczeniami, które masz w jelitach. Okropne. I od tamtego czasu zawsze patrzę, czy udało mi się wypróżnić, bo nie chcę powtórki z rozrywki. Plus zawsze mam jakieś takie przeświadczenie, że będę lżejsza. I na wadze pokażę mniej. Wyjadam jedzenie spod paznokci. No teraz już nie, bo mam króciutkie, ale wiecie, że bardzo długo
nosiłam bardzo długie paznokcie, wręcz 3-centymetrowe i tam często gromadziło się, że tak powiem, drugie śniadanie. I zamiast wyczyścić to, przemyć wodą, wziąć szczoteczkę, wyszorować, to ja to po prostu wyciągałam i zjadałam, ale to zawsze było jakby świeżo po posiłku, więc po prostu, nie wiem, jadłam bułę i został mi tam serek, no to po prostu brałam i zjadałam, ale raczej zawsze dbam o czystość swoich paznokci i rąk. Zawsze przed jedzeniem myję ręce, ponieważ jest to dla mnie no taka rutyna. Ale mimo wszystko zdaję sobie sprawę, że pod paznokciami jest gazylion bakterii. Jest to po prostu niehigieniczne. Ale umówmy się, jeżeli jemy sernik ręką i pod paznokciem zostaje troszeczkę kruszonki, no to naprawdę grzechem byłoby jej nie zjeść. Wycieram noże w bluzkę. W sensie nie noże od masła, serka i tak dalej, tylko jeżeli kroję chleb, bułkę i tak dalej, to ten nóż wydaje mi się być czysty i nie widzę potrzeby wrzucenia go do zmywarki albo do zlewu, tylko przecieram go po prostu w bluzkę, którą mam założoną i odkładam go z powrotem do szafki. Nie wiem, czy tym sposobem nie zostawiam więcej bakterii na nożu, ale wizualnie jest czysty, więc w mojej głowie zapala się lampka, że jest okej. Hej, wącham pachy. Ja ogólnie nienawidzę zapachu potu, jest to dla mnie jeden z najgorszych perfumów świata. I mam taką obsesję, że moje pachy nie mogą śmierdzieć. Dlatego nawet kilka razy dziennie, nawet jeżeli użyję antyperspirantu, to robię tak, przecieram ręką i wącham tą rękę. I nawet jeżeli chociaż troszeczkę czuję zapach potu, od razu idę do łazienki, myję to mydłem, myję to wodą i znowu używam antyperspirantu. I ja po prostu nienawidzę się pocić, nienawidzę uczucia takiego mokrego ciała, jest to dla mnie turbo nieprzyjemne. Oczywiście na treningach jest to must have i nieodłączny kompan, ale to jest naprawdę jedyny moment, kiedy ja jestem w stanie zdzierżyć to, że się pocę. Wycieram się jednym ręcznikiem. Wiecie, mam przysłowiowy ręcznik do twarzy, ciała i dupy. W tej kwestii mam męskie podejście. Tak jak faceci mają jeden szampon do ciała, włosów, zębów i w ogóle jest jeszcze odżywką, tak jak mam jeden ręcznik do wszystkiego. I po prostu zawsze najpierw wycieram się cała, a potem zawijam sobie turban i jeszcze przesuszam włosy. I punkt ostatni, kalkuluję, kiedy opłaca mi się myć włosy lub myję tylko grzywkę. Ja nie mam tak, że myję włosy codziennie, ja myję włosy co 4-5 dni, ponieważ mam je rozjaśniane, więc się tak szybko nie przetłuszczają. Natomiast czasami bywa tak, że uznaję, że nie opłaca mi się myć głowy, bo nie mam zdjęć, nie mam nagrywek, nigdzie nie wychodzę, z nikim się nie spotykam. Robię sobie taki dzień albo dwa dni przetłuszczonych włosów, kiedy nakładam sobie na przykład jakieś odżywki, oleje i tak dalej, bo ja po prostu strasznie nie lubię myć włosów, absolutnie mnie to kompletnie nudzi, a jak jeszcze mam świadomość, że muszę je wysuszyć, to po prostu mam ochotę zabrać się za czytanie dziadów, ponieważ wydają mi się znacznie bardziej interesujące niż ta czynność. Sądzę, że mnóstwo ludzi z grzywką ma jakby podobny tok myślenia. Grzywka przytłuszcza się znacznie szybciej z tego względu, że jest to czoło i tutaj to czoło nam się po prostu poci i te włosy wyglądają tak, jakbyśmy mogli je smarować. Znaczy się nimi smarować kromkę chleba i zaoszczędzić na maśle, które zaraz będzie kosztować 50 zł. Będziemy sobie je wręczać na prezent urodzinowy. Ja po prostu myję samą grzywkę. Na przykład dzisiaj zrobiłam tak rano, bo moje włosy wyglądają na świeże, ale grzywka była taka już ulizana. Ale przystam się z ręką na sercu, skoro już tyle okropnych rzeczy powiedziałam, że czasami też nagrywam w tłustych włosach albo robię zdjęcia, tylko że po prostu zakładam czapkę, bo ja zawsze mam ewentualnie przytłuszczony odrost, a cała reszta włosów naprawdę wygląda picobello, jest dobrze. Ale autentycznie z całej rutyny pielęgnacyjnej ja najmniej lubię dbać o włosy, pomimo tego, że kurde, one są moim jakby znakiem rozpoznawczym i czymś, co moim zdaniem powinno być u mnie najładniejsze, ponieważ no jestem jakby znana z tego, że mam kolorowy łepek, ale naprawdę jak kiedyś będę turbo bogata, to zatrudnię kogoś, kto będzie mi mył i suszył włosy. Ja tak tego nie lubię robić. Czy któreś z tych rzeczy pokrywają się z waszą osobowością? Czy któreś z tych rzeczy wy też robicie? Czy uważacie, że jestem porąbana? I tak na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, chociaż nie wiem, czy to mogło się podobać. Ja już jestem w międzyczasie, zapraszam na wszystkie social media, media, a jeśli też z wami żegnam i widzimy się w piąteczek standardowo i elo, kocham skrzynki, widzimy się niebawem.